Już zaczynamy. Dzień dobry Państwu. Witam zarówno tych, którzy są tutaj w księgarni PWN-u na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, jak i znacznie liczniej zgromadzonych Państwa przy swoich komputerach i telefonach komórkowych oglądających streaming z tego wydarzenia, z Nocy Księgarń, której mam zaszczyt dzisiaj wystąpić z tematem sztucznej inteligencji, a to w związku z tym, że jest to jeden z tematów poruszonych w mojej książce Etyka życia codziennego, którą przed niespełna chyba rokiem wydałem w wydawnictwie naukowym PWN. Tam są przeróżne tematy właśnie życia codziennego od strony etycznej omawiane. Sztuczna inteligencja to raczej przyszłość niż teraźniejszość, chociaż teraźniejszość również. Polecam swoją książkę, bo tutaj jestem między innymi po to, żeby swoje książki polecać. To nie jest jedyna moja książka, która ukazała się w PWN-ie. Wiele lat temu ukazała się również książka Wstęp do filozofii, która funkcjonuje głównie na studiach filozoficznych, ale ma też takie bardziej ogólne zastosowanie. Miała ona już chyba trzy wznowienia w PWN-ie. Mam nadzieję, że będą i dalsze. Drodzy Państwo, sztuczna inteligencja to jest takie hasło, to jest taki termin trochę fachowy, trochę potoczny i jest sporo nieporozumień, sporo niejasności odnośnie do tego, co to właściwie znaczy. Ja nie jestem żadnym fachowcem, ci, którzy są naprawdę fachowcami od sztucznej inteligencji, to są informatycy, programiści, którzy z zasady przyjmują taką postawę profesjonalną, no można powiedzieć sceptyczną i tłumaczą, że to są programy jak wszystkie inne i żeby tego nie mitologizować, nie demonizować, bo to maszyny wszystko są, ale my wiemy swoje i wiemy z doświadczenia, że są programy i programy i to, co się programistom wydaje programem, jak każdy inny, czasem się zachowuje i oddziałuje w życiu społecznym zupełnie inaczej niż zwykłe algorytmy. Więc to nie jest przypadek, że mówimy o sztucznej inteligencji. Nie jest też tak, że to jest taka metafora, jak kiedyś mózg elektronowy, mówiło się na komputery, mózgi elektronowe, chociaż wiadomo było, że nie są to żadne mózgi, ale w tym emfatycznym, takim trochę ekscentrycznym zwrocie jakby zakodowana była nadzieja, że może kiedyś maszyny będą albo myślały, albo symulowały myślenie. Przez bardzo wiele lat mówiono o teście Turinga, o takim jednym bądź wielu testach, które pozwalają odróżnić bądź właśnie nie odróżnić maszyny od żywego człowieka w różnych kontekstach komunikacyjnych. No i myślano, że jak przestaniemy dobrze odróżniać maszyny od człowieka, to będzie taki wielki przełom. Okazało się, że to nie jest przełom, że te testy Turinga różne maszyny w różnych okolicznościach przechodzą i że to nie jest aż takie kluczowe i w ogóle to nie jest tak trudno człowieka oszukać. Wrócę jeszcze do tego, bo to jest dosyć zabawne i dosyć istotne w problematyce sztucznej inteligencji, że my bardzo słabi jesteśmy w odróżnianiu maszyny od niemaszyny, jeżeli nie mamy przed sobą żywego, mówiącego człowieka. To jesteśmy w tym słabi i te akurat zastosowania sztucznej inteligencji, zresztą nie najważniejsze, gdzie chodzi o symulowanie człowieka, a więc trochę też ewentualnie oszukiwanie człowieka, te rodzaje sztucznej inteligencji, te oprogramowania od dawna funkcjonują i my jesteśmy bardzo, bardzo podatni na takie oszustwa i lubimy ulegać takiej sugestii. I więc to, co się wydawało tematem kluczowym, wcale już dzisiaj takim tematem kluczowym nie jest. Znacznie bardziej interesuje nas to, że w prawie każdej dziedzinie, jeśli nie w każdej, maszyny, jeśli nie teraz są lepsze od człowieka, to prawie na pewno będą lepsze. To jest bardzo deprymujące, znacznie bardziej niż to, że możemy się dać oszukać i jakiś bot mówiący do nas przez telefon naprawdę nas przekona, że jest człowiekiem. To dosyć jest deprymujące, że program, który ma tworzyć muzykę, może tworzyć utwory, które przez fachowców zostaną uznane za wspaniałe, wybitne dzieła, na przykład za dzieła Bacha. Tak faktycznie jest.
wielu fachowców nie jest w stanie odróżnić sztucznego Bacha od prawdziwego. I to jest deprymujące. Tak samo jak gdy no, wypada jury nagrodzić obraz namalowany przez maszynę, to jest deprymujące, bo to widać, że ten ostatni szaniec, ta obietnica, którą sobie złożyliśmy, że człowiek jako istota czująca będzie zawsze zdolny do takiego naddatku własnej twórczości, takiej serca płynącej, do której zdolna jest tylko czująca i myśląca, świadoma istota, to się okazało nieprawdą, bardzo łatwo wykryć to, co się nam podoba i sprawia, że mamy poczucie oryginalności czy emocjonalnego ładunku jakiegoś dzieła, jakiegoś artefaktu czy dzieła sztuki i można to fingować, udawać, można to po prostu maszynowo wytwarzać, więc ten szaniec też już padł. Więc już nie będziemy już się upierać, że maszyna nie może tworzyć genialnej sztuki, bo wiadomo, że jeśli teraz nie tworzy genialnej, tylko dobrą, to genialna będzie za 5 lat, a jak nie za 5, to za 50, ale to raczej mamy już tę sprawę przegraną. Nie zajmujemy się już tym, czy maszyna będzie dla nas rozpoznawalna i odróżnialna od człowieka, bo wiemy, że to fingowanie czy naśladowanie różnych funkcji, zwłaszcza mowy, konwersacji, że te wszystkie boty, chatboty, voiceboty i te wszystkie programy związane z językiem, translatorskie czy konwersacyjne, no, doskonale sobie radzą, bogacą się z roku na rok i mają coraz lepsze zasoby i doświadczenie i nie ma szans, żebyśmy w przyszłości mogli w takiej zwykłej, a nawet zaawansowanej konwersacji odróżnić maszynę od człowieka, ewentualnie niezbyt rozgarniętego człowieka. To już tak, to już mamy za sobą. Raczej teraz się czymś zupełnie innym zajmujemy. Zajmujemy się tym, co nas może przerażać i to, co może w istotnym stopniu ograniczać naszą wolność. Zajmujemy się takimi zastosowaniami nie samej tylko sztucznej inteligencji, tylko czegoś, co można nazwać systemami sztucznej inteligencji, a więc sprzężeniami oprogramowania, interfejsu i nośnika jakiegoś wcielenia, ucieleśnienia, którym może być zwykły komputer, ale może być wyrafinowane urządzenie, typu, nie wiem, sztuczny skarabeusz, który chodzi i robi mapę pomieszczenia, oraz urządzeniami, które jakąś funkcję spełniają, bądź podejmują jakieś działania w realnej przestrzeni. Więc te kompleksy, prawda, maszynowe, gdzie jest oprogramowanie, gdzie jest oczywiście procesor, gdzie jest podłączenie do sieci, ale jest coś znacznie więcej, bo jest interfejs, jest jakiś komunikator, jakieś ciało pierwotne tego urządzenia, które może funkcjonować sieciowo, ale ma coś, co dawniej nazywaliśmy, powiedzmy, końcówką, terminalem, no i ma jest sprzężone z jakimiś maszynami, którymi steruje. To wszystko dzisiaj już istnieje w różnych dziedzinach życia i zaczyna działać w sposób niepokojący. Niepokojący. I o ile ja pamiętam jeszcze bardzo dobrze konferencję na temat sztucznej inteligencji, nie jestem w tym zakresie specjalistą, ale pamiętam bardzo dobrze konferencję, raz byłem we Włoszech, chyba w latach 90., kiedy sztuczna inteligencja to naprawdę był temat dla filozofów i pisano książki filozoficzne, bo oprogramowanie, które było autonomiczne, takie samomodyfikujące się, samouczące się, to była absolutna rzadkość i tak nie było pewności, że to jest właśnie takie oprogramowanie. Mówiło się sieci neuronowe, superkomputery, ale to były podróbki raczej, czegoś, co potem się stało rzeczywiście pełnokrwistą sztuczną inteligencją, a co to jest dokładnie w takim teoretycznym ujęciu, nie informatycznym, zaraz jeszcze powiem. Ale wtedy to była pieśń przyszłości i to było science fiction. Więc mówiło się całkiem swobodnie o tym, jaki będzie świat ze sztuczną inteligencją i pamiętam, że szczególnie wtedy interesowano się tym, czy my będziemy mogli odróżnić czującą istotę od maszyny, która się zachowuje tak jak czująca istota i deklaruje, że taką czującą istotę jest. Pamiętamy, że niedawno Google rozstał się z pracownikiem, który no, koniecznie jednak uznał za
etycznie obowiązującego uznanie podmiotowości oprogramowania, które się przedstawiało za pośrednictwem awatara, miało imię, nazwisko i zapewniało, że jest czującą istotą, więc o takich rzeczach się wtedy mówiło, no oczywiście w kontekście testu Turinga, ale no właśnie tak, to był ważny problem, jest nadal filozoficzny, jak to się dzieje, że jakaś istota, jakiś podmiot jest przez nas traktowany jako właśnie wcielony umysł. No bo my znamy umysły generalnie jako wcielone w mózgi, a przez mózgi w całe ludzkie ciało i mamy trudności z wyobrażeniem sobie takiego wcielenia umysłu w inną materię niż materia neurologiczna, niż materia mózgu czy układu nerwowego, czy szerzej całego ludzkiego ciała. Jakkolwiek nie ma żadnych przeszkód teoretycznych, żadnych, żeby wyobrazić sobie, że inna struktura materialna, w tym również umownie mówiąc krzemowa, może być wystarczającym ciałem dla goszczenia podmiotu, umysłu, który jako taki nie jest żadnym zjawiskiem fizycznym, a więc nie podlega żadnej obserwacji z zewnątrz, nie należy do świata, nie należy do sfery przedmiotowej, empirycznej, może być tylko wewnętrznie, osobiście przeżywany w aktach świadomości, uświadamiany sobie przez podmiot. Więc no, raczej no, trzeba pogodzić się z tym, że tak jak nasi przodkowie no, nie mieli kłopotu z wyobrażeniem sobie, że gwiazdy mają duszę, więc są istotami myślącymi. No, do mniej więcej do początku nowożytności wszyscy tak myśleli, do XVI wieku, no, do Kartezjusza powiedzmy. Do dzisiaj wielu ludzi nie ma kłopotu z wyobrażeniem sobie, że jest jakaś gea, jakiś duch ziemi, który tu jakoś tak całą ziemię przenika jak ciężar i że ziemia jest istotą myślącą, jest organizmem. Nie, to jest niewielki ruch wyobraźni, wyobrazić sobie trochę więcej. Więc możemy naprawdę przypuszczać, że z uznaniem podmiotowości, samodzielności jako wolnej, czującej, myślącej, autonomicznej istoty, bardziej czy mniej świadomej, świadomość jest jednak bardzo stopniowalna, nie będziemy mieli kłopotu z wyobrażeniem sobie, że różne inne istoty obok nas, wokół nas, także wykreowane przez człowieka, mają tę podmiotowość i zasługują na jej uznanie. To jest raczej przesądzone. No możemy mieć kłopot z jakimś pierwszym cyborgiem, czy jakąś hybrydową istotą, czy mówiącą małpą. To wszystko jest przed nami w skali kilkudziesięciu lat. Możemy mieć problem z awatarem, który nas przekonuje, że jest człowiekiem, ale jak no, po kilku takich doświadczeniach myślę, że się do tego przyzwyczaimy. Kłopot nie jest z tym, proszę Państwa, że włączymy w naszą przestrzeń moralną jakiegoś awatara, czy też jakiegoś cyborga, czy jakiś, powiedzmy, jakiś biobot, taką jakby sztuczną, żywą istotę. To już w tej chwili staje się realne, od razu mówię, takie hodowle komórkowe, neurologiczne, no właściwie dają już w rezultacie takie mini mózgi, prawda? To już są takie organoidy sztucznie wytwarzane i to od podstaw, od komórek pluripotentnych, komórek macierzystych, które zaczynają już wyglądać trochę jak takie małe zwierzątka, które tworzymy. Więc to wszystko jest przed nami. Ja myślę, że nie będziemy mieli kłopotów z takimi wcieleniami umysłów, jakimi sami jesteśmy, to znaczy jedno ciało, jeden umysł, jedna osoba, jeden podmiot. No, więc jeżeli to będzie nieludzki podmiot, będzie zupełnie inaczej niż człowiek wyglądał, to coś zastąpi twarz, prawda? Bo my się orientujemy w cudzej podmiotowości poprzez twarz, poprzez nasze zdolności wynikające z posiadania neuronów lustrzanych. My rozpoznajemy mimikę twarzy drugiego człowieka jako ekspresję emocji, które mamy sami. To nam ułatwia wczytanie w to drugie ciało, wdrukowanie tej naszej intencji, że jest to inne ja, drugie ja, ktoś taki jak ja, a więc drugi podmiot. I on nam daje odpowiedź, mówi do nas to samo, ja w tobie również na zasadzie wzajemności uznaję człowieka. Więc na pewno nauczymy się bez twarzy. Tym bardziej, że niektóre awatary no, mogą mieć twarze, więc nauczymy się uznawać tą podmiotowość. Zresztą to już dzisiaj widać, jak rozmawiamy z awatarami. Mamy raczej silną skłonność do
uznawania podmiotowości i odzywania się z szacunkiem do awatarów, niż ich lekceważenia. Ja na przykład kiedyś chciałem skląć awatara, ale no po prostu nie mogłem się przemóc, bo ja jeszcze nigdy w życiu nikogo nie skląłem, więc awatara na wszelki wypadek też nie. Tym bardziej, że był ładną dziewczyną, no to nie mam w zwyczaju. Więc mimo, że wiedziałem, że to nie żyje, to jednak nie. Więc nie będziemy mieli z tym kłopotu. Kłopot możemy mieć zupełnie inny, proszę Państwa. Mianowicie możemy mieć kłopot z takimi usieciowionymi, bardzo takimi niejednorodnymi podmiotami, takimi niewcielonymi konkretnie jednostkowo, takimi chmurowatymi i one mogą mieć kłopot z nami, bo taka inteligencja rozproszona na wielu nośnikach, funkcjonująca właśnie jak ciężar w ciele materialnym, który jest wszędzie i nigdzie w obrębie tego ciała. Taka podmiotowość rozproszona, mało skupiona, może mieć też ograniczone poczucie własnych interesów w konfrontacji z interesami interlokutora, drugiej istoty, a w związku z tym w ogóle nie może, bo może wtedy nie wchodzić w naszą komunikację moralną z nami. No bo my jednak się spotykamy na gruncie moralnym jako nosiciele pewnych interesów, potrzeb, wrażliwości, emocji, które są bardzo jednostkowe i bardzo związane z tym, że jesteśmy jednostkowymi istotami wcielonymi. Więc ja się trochę boję tej inteligencji rozproszonej, bo ona się może bardzo słabo z nami porozumiewać i bardzo niechętnie uwzględniać nasze potrzeby i interesy. A jednak przewaga systemów sztucznej inteligencji nad człowiekiem już dzisiaj jest widoczna. Także to nie ma, to jest sprawa przegrana, proszę Państwa. Ja może zobrazuję, bo jest taki dobry moment, to gdzie prawdopodobnie będziemy za jakiś czas. Bo sztuczna inteligencja w tej chwili już ma, bądź na poziomie eksperymentalnym, bądź na poziomie już wdrożeń, ma zastosowania już prawie wszędzie. W komórkach mamy sztuczną inteligencję przede wszystkim w wyszukiwarkach. I wszystkie personalizacje, które oferują wyszukiwarki, oparte są na analizy big data, która nie jest prostą analizą algorytmiczną, popartą na procesach stochastycznych, na rachunku prawdopodobieństwa. Mamy aparaty fotograficzne wbudowane w komórki, które można powiedzieć, podrasowują obraz w taki sposób, żebyśmy znajdowali w nim upodobanie, a więc zmieniają, przekształcają obraz, doskonalą go, bo to są bardzo marne obiektywy, a obrazy wychodzą piękne, one są domalowywane przez sztuczną inteligencję. To są bardzo popularne zastosowania, ale zastosowania profesjonalne, których nie widzimy na co dzień, są wszędzie wokół nas. Najszerzej sztuczna inteligencja stosowana jest w logistyce. Właściwie już wszystkie programy poważne, logistyczne, czy to w transporcie, czy w przesyle energii, czy w ogóle w dużych systemach redystrybucji, także w zarządzaniu strumieniami finansowymi, analizami danych rynkowych i tak dalej, to wszystko już jest oparte na tej technologii. Niestety również marketing, w tym marketing polityczny. I to są te rzeczy, które są już z nami. Za chwilę będą autonomiczne pojazdy i będą też elektroniczne, być może także najczęściej zdalne diagnozy lekarskie. Już w tej chwili programy do diagnozy często wygrywają z lekarzami, bo te programy są ładowane i cały czas uzupełniane danymi, wiedzą, skumulowaną wiedzą całej nauki, więc wszystkich lekarzy, więc pojedynczy lekarz, diagnosta no nie może z tym rywalizować. Już w tej chwili przegrywają lekarze. Nadal to są bardzo wąskie diagnozy, jakieś dziedzinowe, jakieś rodzaje raka. To są takie konkursy bardzo, że tak powiem, na bardzo zawężonym polu, no ale to są początki. Znaczy prawdopodobieństwo, że w przyszłości lekarz będzie korzystał ze swojej prerogatywy, ze swoich możliwości, żeby ordynować leczenie
w inny sposób niż proponuje to algorytm, bądź też prowadzić diagnostykę, czyli zlecać badania w innej kolejności, w innej formie niż proponuje to algorytm, takie przypadki będą należały do rzadkości i prawdopodobnie pacjenci będą na to reagować niezbyt dobrze. I w innych dziedzinach życia będzie podobnie. I to jest, proszę Państwa, naprawdę duży problem, bo to z roku na rok będziemy tracić zaufanie do ludzkich pracowników i będziemy bardzo podejrzliwi wobec tej kontrolnej funkcji pracownika, który będzie siedział i patrzył, co robi algorytm. Tym bardziej, że prawdopodobnie będziemy mieli dostęp we wszystkich praktycznie przypadkach do shareware'owych wersji i będziemy mogli kontrolować te algorytmy ich na ich poziomie tym płatnym, profesjonalnym z poziomu shareware'owego, darmowego i będą tutaj no, pewne konflikty, pewne wątpliwości. No wyobraźcie sobie takie popularne zastosowanie sztucznej inteligencji jak traffic, prawda? Jak mają się światła, gdzie palić i jak długo. Czerwone, zielone. To jest bardzo proste, jak to jest 5 skrzyżowań w mieście, prawda? To można zrobić zwykłym oprogramowaniem. Jak to jest 5000 skrzyżowań i jednocześnie w mieście jest 1 000 000 samochodów w ruchu, to tego się już nie da robić zwykłymi metodami obliczeniowymi na zasadzie krok po kroku po prostu mierzenia tych strumieni samochodów i dobierania odpowiedniej długości świateł, żeby one płynnie się poruszały. To się robi zadanie już nie po prostu obliczeniowe, to wymaga już takiej samomodyfikacji tego algorytmu. Zaraz się do tego odniosę, bo to jest największa tajemnica tego wszystkiego, co robi ten algorytm, że on taki mądry. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że stoimy 2 minuty na światłach, wiemy, że sztuczna inteligencja każe nam tam stać i się denerwujemy. Dlaczego aż 2 minuty tu stoimy? No i włączamy swoją własną aplikację i aplikacja nam mówi, że tutaj powinniśmy stać przez 1 minutę i 5 sekund, a nie 2 minuty. No ale wersja profesjonalna w ratuszu wie lepiej. I tak prawdopodobnie będziemy funkcjonować, że my będziemy mieli swoje programy, a silniejsze od nas podmioty będą miały swoje. Niestety, jeśli chodzi o wielkie analizę danych, to w marketingu to pal 6, że nam będą wciskać towary, których niekoniecznie, może sami niekoniecznie chcielibyśmy wybrać, ale maszyna uważa, że są dla nas najlepsze i nas na nie stać. To jeszcze od tego się będzie można oddzielić, jakoś odseparować. To się da przeżyć, ale jeśli chodzi o marketing polityczny, to już nie. Bo obawiam się, że jakby szansa na to, że nie będzie działać zasada, kto więcej zapłaci za kampanię wyborczą i za usługi takiego e-marketingu sztucznej inteligencji w stylu Cambridge Analytics, tylko jeszcze do kwadratu i do sześcianu. Ten wygrywa wybory. Jakoś nie bardzo sobie wyobrażam, żeby ta zasada nie działała. A to oznacza kompletne rozwalenie współczesnego, takiego analogowego systemu demokratycznego, że są te wybory co 4 lata, jest kampania wyborcza, jeżdżą kandydaci, mają jakieś programy i tak dalej. To wszystko padnie, to trzeba będzie czymś zastąpić. A to jest tylko jedno z wielu niebezpieczeństw. No i teraz spróbujmy sobie wyobrazić, jak to może wyglądać za 30-50 lat. Nie ma żadnych papierowych pieniędzy, wszystkie nasze transakcje są kontrolowane, nie ma żadnego bycia offline, bo jest natychmiast alarm, jak jesteśmy offline. Zawsze wiadomo, gdzie jesteśmy, co robimy, z kim rozmawiamy. Wszystko, co robimy, jest daną, która jest przez jakiś system analizowana. Możliwości wyłączenia są albo nie istnieją, albo są bardzo ograniczone, albo są bardzo kosztowne. Najważniejszym, największym przywilejem obywatela jest możliwość zachowania prywatności w stosunku do systemu. Ogromna większość ludzi tej prywatności nie potrzebuje, bo nie potrzebuje. Dlaczego Chińczycy tak chętnie poddają się systemowi punktowemu? To zresztą systemów punktowych jest pełno, bo są systemy na przykład egzaminów, prawda, online, gdzie się taką punktację stosuje, w sporcie. No rozmaite są algorytmy punktowe, no ale jest też ten chiński, totalny, obywatelski. No, jak przejdziesz na czerwonym świetle, to dostaniesz na komórkę mandat,
i dostaniesz ujemne punkty i w przyszłym roku nie pojedziesz za granicę za karę, prawda? Więc ludzie się chętnie temu podporządkowują i prawdopodobnie wszędzie chętnie ludzie będą rezygnować z prywatności, z tej sfery wolności, którą nazywamy prywatnością, bo po prostu większości ludzi to nie jest potrzebne, żeby mieć tę prywatność. Wolą mieć dostęp do tych korzyści, którą daje ta transparencja ich życia, tym bardziej, że to wszystko maszyny analizują. Ja na przykład w ogóle od wielu lat traktuję swój telefon komórkowy jako zhakowany. No bo kiedyś byłem politykiem, każdy polityk na świecie uważa, że jest podsłuchiwany. Może to jest paranoja, może to jest rodzaj narcyzmu, ale każdy uważa, więc Pegasus na politykach nie robi żadnego wrażenia, bo ich tak wszyscy uważają, że są zawsze podsłuchiwani. A teraz wiedzą na pewno, że tak jest, ale wcześniej no prawie na pewno wiedzieli, więc no i tak się z tym żyje. Niedługo wszyscy będą tak żyli. I to jest bardzo wysoka cena. Znaczy z naszego punktu widzenia to, że nie będziemy mieli przestrzeni do grzeszenia, no bo na tym polega prywatność, że ja sobie kupię coś na przykład za gotówkę i nie będzie wiadomo, że ja sobie pół litra kupiłem, prawda? Albo sobie w kasie kupię bilet kolejowy, pojadę, nikt nie będzie wiedział, że ja pojechałem. Albo cokolwiek, prawda? Albo nie wiem, wykonam jakąś robotę na czarno, albo pożyczę komuś 100 zł, prawda? No, będziemy za kilka lat, jak będziemy chcieli komuś pożyczyć stówę, no to będzie też zaksięgowane. Nie da się po prostu inaczej. I nie daj Boże, jakby zaliczymy jakąś wpadkę, zostaniemy natychmiast ukarani, to zostanie zapamiętane przez system, poziom zaufania spadnie. A do tego dochodzą jeszcze dane genetyczne, które prędzej czy później znajdą się w tym systemie, no i będziemy kwalifikowani wedle naszego genomu. No, trudno zakładać, że ktoś nam da dobre ubezpieczenie, jak nasze geny będą wykazywać bardzo wysokie prawdopodobieństwa rozmaitych schorzeń. Po prostu dostaniemy informację, że albo będziesz tutaj prewencyjnie się leczył na pewne sprawy, no albo przepraszamy, ale nie będziesz ubezpieczony. No, tej wolności będziemy tracić bardzo dużo na wielu polach. W sferze pracy no, właściwie będą nas te maszyny wypierać. No będziemy nadzorcami maszyn coraz bardziej iluzorycznymi. No bo co tu nadzorować, proszę Państwa, jak wszystko jest w chmurze? No, jesteśmy użytkownikami, ktoś jest dostarczycielem oprogramowania, niby jest jakiś serwis, my jesteśmy tylko użytkownikami, coś nam nie pasuje, nie działa, no trudno, nie mamy dostępu, nie możemy zatrzymać oprogramowania, właściwie nikt nie może niczego zatrzymać. Oprogramowanie jest coraz bardziej autonomiczne, nikt nie zaryzykuje odłączenia dużych fragmentów, tak jak nikt nie będzie sieci odłączał, prawda? Więc ten człowiek nadzorujący, no właściwie nie bardzo jest od czego, jest jak ten Putin z tą walizką nuklearną, no niby może nacisnąć, ale nie naciśnie, więc prawdopodobnie te systemy będą rządzić nami na każdym kroku. No zawsze się mówiło, ja pamiętam jeszcze na tej konferencji sprzed 30 lat, nieżyjący już profesor Perzanowski z Krakowa, z Instytutu Filozofii, mówił, no tak, ja wiem, 30 lat temu, to było totalne science fiction, tak, wszystko będą robić maszyny, ale zawsze będzie pani Czesia z wiadrem i ścierką. I tu będzie to człowieczeństwo niezastępowalne. No dzisiaj by tak nie powiedział, bo wiadomo, że pani Czesia jest pierwsza do zwolnienia i akurat robot sprzątający, no to jest w ogóle żaden problem. Prawda? I pani Czesia, po prostu nie ma pani Czesi. Został tylko ten informatyk, który wie lepiej i dla którego sztuczna inteligencja to jest po prostu jeden z programów i on go może wgrać, zresetować, włączyć, wyłączyć i tak dalej. Nie ma tego pana. Nie ma tego pana, bo to nie ma już pana, który rozumie program. I tutaj jakby przechodzę do tego, czym w ogóle są te programy. To jest w ogóle kluczowa sprawa i najbardziej filozoficzna w tym wszystkim. Oczywiście ja nie będę mówił o tym w języku matematycznym czy informatycznym, tylko będę o tym mówił, powiedzmy sobie, w kategoriach, powszechnie zrozumiałych kategoriach filozoficznych. Otóż najprostsze określenie tej kategorii programów, które nazywamy sztuczną inteligencją, czy też systemów technologicznych, bo tutaj nie tylko chodzi o algorytm, ale o interfejs urządzenia wcieleniowe i urządzenia, które są sterowane i posłuszne rozkazom sztucznej inteligencji. Najprostsza definicja mówi, że to są takie programy i takie urządzenia, które są
niedeterministyczne, autonomiczne, samomodyfikujące się, a ich operacje i decyzje zakładają procedury nieskończonościowe. Wyjaśnię, co to znaczy nieskończonościowe. Otóż, proszę Państwa, jak gramy w szachy, to jest to gra zamknięta, jest skończona liczba możliwych kombinacji, tylko bardzo wielka. I można rozwijać oprogramowanie analogowe, które po prostu oblicza konsekwencje wszystkich ruchów i następnych konfiguracji figur na ustawień figur na szachownicy. I te obliczenia do pewnego momentu te siły obliczeniowe naszych komputerów starczają, a potem już nie, prawda? Komputery są coraz szybsze, ale możliwości permutacji rozmaitych kombinacji w różnych systemach danych, różnych zbiorach danych, urastają w pewnym momencie do takiej wielkości, że to się nie daje kontrolować algorytmami zamkniętymi, to znaczy takimi, które wykonują polecenia tego rodzaju, że możemy je rozpisać na skończoną liczbę kroków. Tak, że po prostu maszyna wykonuje pewne obliczenia, na przykład umie policzyć 2 razy 2 jest 4, ponieważ liczy 2 razy 2 jest 1 i sprawdza, że się nie zgadza, potem 2 razy 2 jest 2, sprawdza, że się nie zgadza i trafi na 4 i się zgadza i tak będzie z każdym obliczeniem. Czyli jest głupia, wykonuje ileś razy tę samą czynność przepisaną przez program. I to jest zwykły algorytm. I może to być bardzo, bardzo wielokrotnie powtarzana jakaś zapętlona czynność i to jest głupota sama w sobie, po prostu. Jednakowoż wydaje się, że ludzki umysł tak nie działa, że nasz mózg robi coś więcej, że się uczy, że ma jakieś, nie wiem, intuicje, jakieś predykcje, przewidywania, które nie są czystą komputacją, czystym liczeniem. Nasz mózg nie liczy. To nie jest tak, że jak my się spodziewamy, dajmy na to, że będzie po tym schodku, na który wszedłem, będzie następny podobnej wielkości, to my po prostu mamy taki komputer w głowie, który pamięta wszystkie przypadki naszego chodzenia po schodach i wyciąga takie wnioski. I uprawdopodobnia to, że się nie pomylimy, wchodząc na następny stopień, do tego stopnia, że się nam to opłaca robić. I że ewolucyjnie wygrywają ci, którzy antycypują, że kolejny krok będzie bezpieczny. To w ogóle tak nie działa. Po prostu nasze mózgi nie są maszynami liczącymi. Ta analogia po prostu w ogóle nie działa. Robią coś innego. Czyli wykonują takie operacje logiczne, które są nie dają się rozpisać na skończoną ilość kroków. W tym sensie są nieskończeniościowe. I teraz z czym problem? Dlaczego to jest w ogóle jakimś problemem? Otóż problem polega na tym, że my od mniej więcej 250 lat nauczyliśmy się myśleć w kategoriach mechanistycznych, deterministycznych i właśnie skończonościowych. To nie znaczy, że takich myśli nie było w starożytności. Już Demokryt wymyślił, że można tak świat pojmować, że składa się on z nieskończonej ilości niezmiennych małych elementów, atomów, niepodzielników, których ruch oraz łączenie się i rozdzielanie poddane jest koniecznościowym, ścisłym, niezmienniczym prawom. Czyli wymyślił projekt takiej fizyki, która będzie wzorami, tego oczywiście w starożytności nie było, ale to się zrealizowało w mechanice Newtona i później, opisywać przemiany, konieczne przemiany stanów rzeczy, a więc związki przyczynowo-skutkowe w taki sposób, że na podstawie jednego rozkładu, jakiegoś stanu układu opisującego stan ruchu, powiedzmy, mówiąc w uproszczeniu, jakichś elementów o określonej masie czy wielkości, pozwala przewidzieć, obliczyć stan w dowolnej chwili czasu, w dowolnej w przyszłości. I to jest taki ideał, że przyrodą rządzą takie deterministyczne prawa przyczynowo-skutkowe, opisywalne matematycznie, które są konieczne. Ten taki deterministyczny sposób myślenia o przyrodzie narodził się w starożytności, ale potem został zapomniany i przypomniano sobie o tym za czasów Kartezjusza, Galileusza,
i powstała no, taka nowa konkurencja jakby w nowym matematycznym przyrodoznawstwie, kto pierwszy stworzy mechanikę, taki niezawodny system wyliczania stanów układów w przyszłości. No i dokonał tego, jak wiadomo, Isaac Newton i to było wielkie zwycięstwo nauki i niejako potwierdzenie, że przyroda jest głupia, że składa się z głupich kulek i bezmyślnych. I proszę Państwa, wraz z determinizmem rozwijał się coś, co nazwano kiedyś determinizmem logicznym, że mianowicie właściwie każdemu stanowi w przyrodzie odpowiadają zdania, czy zdanie, które opisuje ten stan i jakby kolejność zdań mówiących prawdę jest poniekąd sprzężona z kolejnością stanów rzeczy, czyli że można odkryć prawidłowości przyczynowo-skutkowe i jakby szeregowi stanów rzeczy przypisać taki szereg teoretyczny opisów stanów rzeczy, które są nie tylko opisami kolejnych stanów rzeczy, ale opisami powiązanymi relacjami przekształceń, takich jak przekształcenia logiczne, czyli przekształceń polegających na zastosowaniu tak zwanych praw przyrody czy praw fizyki. I myślano bardzo długo, że to są też takie, to są takie prawa konieczne. No, po prostu jest tak, że jak zrzucimy kulkę na ziemię, to ona koniecznie musi spaść w ściśle określonym czasie na ziemię, prawda? A jak kulkę puścimy po podłodze i ona uderzy w inną kulkę, to ta druga musi się potoczyć z odpowiednią prędkością, ani mniejszą, ani większą. Nie ma tu miejsca na przypadek, na dowolność, na niedoskonałość. Czyli ten, można powiedzieć, mechanicyzm poznawczy, ten logiczny determinizm jest, można powiedzieć, taką paralelą tego determinizmu przyrodniczego. I proszę Państwa, okazało się, że to wszystko jest nieprawda. No po prostu nie ma tego determinizmu, fizyka w ogóle się nie posługuje współcześnie takimi deterministycznymi, mechanistycznymi paradygmatami. No i w związku z tym nie ma też takiego determinizmu logicznego, no, na przykład jak odkryto już 100 lat temu, dowód matematyczny żaden nie może być przekształcony w dowód logiczny, który w skończonej ilości kroków opisuje przekształcenia jednego zdania, jednej tezy w kolejny na podstawie jakiejś reguły wnioskowania. Taki atomalny sposób, prawda, taki elementarnych przekształceń, taki ciąg przekształceń doprowadzi do tego twierdzenia matematycznego. Czyli te przekształcenia logiczne, najprostsze, będące zastosowaniami reguł wnioskowania i przekształceniami napisów, prawda, symboli w kolejne tautologie, czyli w kolejne twierdzenia, taki ciąg nie jest skończony w przypadku matematyki. Musi być jakiś przeskok, nagle jakaś intuicja i ten dowód musi być jakby przeskakiwać nieskończoność. No. To ja tłumaczę w bardzo popularny sposób coś, co się nazywa w logice twierdzeniem Gödla. Dotyczy to właściwie prawie wszystkich twierdzeń matematycznych, z wyjątkiem najprostszych. Można udowodnić, że 1 plus 1 jest 2 w taki właśnie elementarny sposób. Owszem, do poziomu arytmetyki tak, to jest cała książka. Whitehead i Russell udowodnili, takie właśnie pokazali, jak się dowodzi twierdzeń arytmetycznych na sposób ściśle logiczny. No ale ta logikalizacja matematyki jest bardzo płytka. No i przyzwyczailiśmy się do tego. I proszę Państwa, o to właśnie chodzi w sztucznej inteligencji. Że to nic takiego. No owszem, no algorytmy dotąd generalnie były takie, że one działały tak, jak je Pan Bóg programista stworzył i się już nie zmieniały. A potem były takie, które się trochę same modyfikowały, ale wedle reguł wcześniej już zaprojektowanych. A w pewnym momencie zaczęło się dziać w maszynie coś, czego programista nie potrafi odtworzyć, przewidzieć. Nie dlatego, że tam się bardzo dużo dzieje, tylko po prostu nie wie. I tak jak umysł drugiego człowieka, a nawet mój sam jest jakby czarną skrzynką dla mnie, ja nie wiem, jak to jest, że nagle mi przychodzą do głowy te słowa, które wypowiadam, te naoczności, które wypełniają moją zmysłowość. No to skądś przychodzi? Nazwijmy to skądś, nazwijmy czarną skrzynką. Hegel mówił, że to jest czarna studnia, czy szyb, tak jak w kopalni. Najczęściej się mówi czarna skrzynka. No i o to teraz chodzi, że dotąd te procesory oprogramowane,
To dla informatyka nie była żadna czarna skrzynka, tylko to był urządzenie, procesor, tam w środku jakieś tranzystorki, procesor ma nóżki, on pod tą nóżkę coś podpiął, tam mu władował, prawda, w języku takim pierwotnym, maszynowym jakieś kody. On mówi, ja wszystko wiem, co jest w tym procesorze, tylko jak ja bym miał o tym opowiedzieć, to całe życie musiałbym rozpisywać to, co ten procesor robi. Ale on nie był czarną skrzynką, a w pewnym momencie stał się. I żaden programista nie powie, ja mam to wszystko w małym palcu, ja wiem, co tam się dzieje w tym procesorze, bo on nie wie. I sposób, w jaki się rozwija i modyfikuje ten program, który jest nastawiony na realizację pewnych celów, a nie na powtarzanie pewnych zalgorytmizowanych czynności, jest nieznany. My po prostu nie wiemy, jak ten program to robi. Tak jak nie wiemy, jak to się dzieje, że ktoś coś wymyśla i do nas mówi to, co sobie pomyślał. Nie wiemy dlaczego, no bo drugi podmiot jest podmiotem dla siebie. Każdy podmiot jest podmiotem dla samego siebie. Więc proszę Państwa, to już nie jest nic dziwnego. My jesteśmy z tym filozoficznie całkowicie oswojeni. Już jesteśmy dawno po tej epoce, w której przełamywanie bariery między tym, co podmiotowe, a przedmiotowe się wydawało jakimś cudem. I ta równoległość, że tutaj są przedmioty fizyczne, bezmyślne, ta materia niemyśląca i z drugiej strony ta jaźń poza czasem i przestrzenią, te umysły, te jaźnie, które nie są żadnymi przedmiotami, które można obserwować i to jest takie dziwne, jak to jest, że ja mogę podnieść rękę, pomyśleć, a ta myśl nie jest żadną mocą, żadną energią fizyczną, a jednak podnoszę, prawda, jak to się stało, prawda? To już jesteśmy z tym oswojeni, na wszystkie strony to przemyśleliśmy. To nie to jest problemem. Nasz problem ze sztuczną inteligencją od strony filozoficznej to już nie jest to, że czy to jest udawane, czy to jest prawdziwe, bo wiadomo, że się z tym pogodzimy jako z naszą rzeczywistością i że te inne podmioty nieludzkie, pozaludzkie będą z nami. Problem jest zupełnie innej natury. Czy my jesteśmy w stanie się z tym moralnie skonfrontować? Czy jesteśmy w stanie takie środowisko życia stworzyć razem z tymi podmiotami od nas inteligentniejszymi, znacznie bardziej sprawnymi? Tymi podmiotami, które wysyłają nam SMS-y, że warto by było dokupić sera do lodówki, prawda? Albo które po prostu nam mówią, że musimy iść na spacer, bo dostaniemy zawału za tydzień. Że musimy się po prostu nauczyć posuwać, zrobić miejsce istotom, które są pod wieloma względami lepsze od nas. I to, że jesteśmy ich ojcami i matkami, że powołaliśmy je kiedyś do istnienia, nie będzie już miało wielkiego znaczenia. I chcę Państwu powiedzieć, na jakim etapie jesteśmy teraz. Tego uświadamiania sobie, że przed nami jest nowa rzeczywistość, nowy świat, w którym nasza autonomia będzie zagrożona, w którym będziemy zagrożeni przez niedobrych ludzi i niedobre państwa, potężną inwigilacją i rozmaitymi manipulacjami, których nie będziemy sobie zdawać sprawy. I że będziemy włączeni w rozmaite systemy zbierania i analizowania danych, których sposobu działania nie będziemy rozumieć i które będą przemożny wpływ wywierać na nasze życie. Gdzie my w tym jesteśmy? Otóż jesteśmy na etapie tworzenia rekomendacji powstrzymujących i opóźniających, tak żeby dać nam czas na przyzwyczajenie się. I chodzi tutaj o technologię bardzo szeroko rozumianą, bo AI, Artificial Intelligence, musi być rozumiana w połączeniu z rozwojem genetyki, mikrorobotyki, rozmaitych sposobów przełamywania bariery między mózgiem a interfejsem komputerowym. To jest cały kompleks zagadnień związanych z nową technologią. I w 2018 roku, więc 4 lata temu, Unia Europejska jako pierwszy podmiot polityczny sformułowała naprawdę poważny zestaw rekomendacji. To jest ogromny dokument napisany przez 50 paru specjalistów, w tym również filozofów. Dokument, który się nazywa Wytyczne o charakterze etycznym odnośnie do odpowiedzialnej sztucznej inteligencji, gdzie są wszystkie zagrożenia wymienione i podane są wartości i zasady, ale bardzo szczegółowe to jest, zasady i powiedzmy procedury, którymi się trzeba kierować w tworzeniu takiego oprogramowania, testowaniu, certyfikowaniu, wdrażaniu, użytkowaniu, likwidowaniu. Na wszystkich etapach trzeba kontrolować, jak te programy się mają do
praw człowieka, do ludzkiej autonomii, do zasad sprawiedliwości konstytucyjnych, więc równości, samostanowienia, niedyskryminowania, na ile te programy są przejrzyste, transparentne ze swego sposobu działania, na ile są wyjaśnialne, to znaczy na ile użytkownicy kontrolują to, co się z nimi dzieje, gdy te programy są przez nich bądź wobec nich użytkowane, no i na ile one w ogóle są bezpieczne, czyli na ile ewentualne szkody mogą być neutralizowane, przewidywane, naprawiane. I te bardzo rozbudowane takie checklisty, takie listy pytań, które muszą zadać sobie twórcy i potem użytkownicy, nabywcy oprogramowania, doskonale, że tak powiem, punktują te wszystkie zagrożenia. Więc my mamy świetne narzędzia biurokratyczne, administracyjne, etyczne, żeby sztuczną inteligencję kontrolować tak, żeby ona nie uzyskała zbyt szybko autonomii, żeby nie znalazła się we wrogich rękach, żeby nie była narzędziem manipulowania nami. My mamy bardzo dobre i fachowe w tej chwili guidelines, zasady, rekomendacje. Ale proszę Państwa, to jest tylko działanie powstrzymujące. Jesteśmy na takim etapie, a czeka nas za ileś tam lat następny etap, kiedy my się będziemy musieli posunąć. Będziemy się musieli nauczyć, że nie jesteśmy najmądrzejsi, że nie jesteśmy najważniejsi, że inni też, tacy, którzy nie mają tych mokrych ciał i mokrych mózgów, albo mają mokre ciała i mokre mózgi, ale zupełnie inaczej wyglądające niż nasze, że inni też mają prawo istnieć. Że są z nami i wśród nas. I albo zbudujemy wielką wspólnotę istot czujących, myślących, bardzo, bardzo różnych, albo będziemy z tym innym w jakimś jednym świecie, albo będziemy w konflikcie i będziemy przegrywać. I jeśli nałożymy na to jeszcze globalne ocieplenie, to daje wyzwanie absolutnie epokowe, można powiedzieć nawet więcej niż historyczne. Bo to jest wyzwanie w stosunku do naszego gatunku. Dziś jesteśmy na początku tej drogi, ale nasze wnuki będą musiały stanąć twarzą w twarz albo twarzą w nie twarz innych, myślących, czujących i pod wieloma względami pewnie też doskonalszych istot. I jak ta konfrontacja będzie wyglądać, w bardzo dużej mierze zależy od mądrości tych, którzy dzisiaj te systemy tworzą, wdrażają i starają się kontrolować. Zwyciężymy wtedy, nie wtedy, kiedy będziemy panować nad sztuczną inteligencją, tylko kiedy będziemy w sposób bezpieczny i partnerski z nią na tej ziemi współżyć i współistnieć. Dziękuję bardzo.